W całym kraju trwa dyskusja na temat szkodliwości dopalaczy. Polskę zelektryzowały doniesienia o setkach osób, które po zażyciu tych niebezpiecznych substancji trafiły do szpitali. W związku z rosnącą popularnością tych używek policja ma ręce pełne roboty. W walce z dopalaczowym biznesem ma pomagać mundurowym nowelizacja przepisów. Wprowadzono właśnie od 1 lipca zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Teraz doszło po prostu nowe środki, które są środkami odurzającymi. Jeżeli składowe tutaj tych zakazanych substancji znajdują się potocznie mówiąc w dopalaczach, występują w tej ustawie, są traktowane jako środki odurzające. A jak sytuacja wygląda w Tczewie? Na szczęście w Tczewie nie mamy takiego dużego problemu. Wręcz powiedzmy jest to problem marginalny tutaj, bo mamy tutaj faktycznie przypadki, które na palcach możemy policzyć i mam nadzieję, że ten proceder tutaj będzie jednak malał, że zniknie całkowicie. A tutaj musimy apelować do osób, bo tak jak było tutaj wszędzie w mediach mówione, że są to bardzo niebezpieczne związki, dlatego zwracamy się do osób, które faktycznie mają kontakt z dopalaczami, aby nie próbowały i na swoim organizmie tutaj zażywać tych środków. Mocarz, o którym ostatnio najgłośniej w mediach, ma postać zielonego suszu roślinnego przeznaczonego do palenia. Przeprowadzone badania wykryły w nim syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których występują efekty bardzo podobne do tych, jakie wywołuje marihuana i haszysz. Tyle, że nawet kilkaset razy silniejsze. Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której po przyjęciu tych substancji najczęściej dochodzi do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu nerwowego.